E. To jest gra z rzutu izometrycznego, bardziej coś typu League of Legends, tyle że w formacie właśnie Extraction Looter. Czyli, e, wbijamy, wybieramy najpierw bohatera, e, oczywiście poprzez granie, poprzez wychodzenie z mapy, będziemy wbijać levele, wybierać sobie perki, skille, ekwipunek, wchodzimy na mapkę, lutujemy, zabijamy mobki, zabijamy graczy, jest strefa, która się zmniejsza, więc zmusza nas do, do wejścia w środek mapy coraz bardziej i do PvP, tak naprawdę. Pojawiają się portale. Niebieski portal to jest wyjście. Jest jeszcze oczywiście czerwony portal, czyli zejście niżej do niższego poziomu, gdzie jest trudniej. Było już kilka testów, chyba Z2. Kolejne są planowane chyba na przyszły rok. I... Gierka całkiem przyjemna. Tyle. Kolejną gierkę jaką mamy, to... Dungeon Stalkers. To jest gra typu... Dark and Darker. Czyli mamy klasy postaci, skill'e, perk'i. Um, wchodzimy do Dungeona. W Landry, oczywiście kamera jest tym razem z trzeciej osoby, a nie pierwszej, czyli z pleców. Chodzimy do dungeona, lutujemy sobie, bijemy mopki, bla bla bla. E, też strefa się zamyka. Oczywiście też są dwa portale: niebieski oraz czerwony. Niebieskim wychodzimy, czerwonym schodzimy niżej, gdzie jest oczywiście ciężej. E, były już testy tej gierki? Jedne. Pograłem sobie. Było trochę ciężko, bo na początku nie było serwerów EU, ale moim zdaniem gierka całkiem spoko. Też będę ją testował na pewno. No i co? Tyle. Kolejna giereczka to gra od twórców PubGa. Tak, twórcy PubGa też robią swoją grę typu Extraction Looter Shooter. To będzie akurat w tym wypadku. No i zobaczymy, nie mamy o tej grze za wiele informacji, nie było żadnych testów. Gra się nazywa Project Black Budget. Um, ma wejść w drugim kwartale 2024 roku, czyli około, no lekko ponad pół roku. I no zobaczymy, no obstałem, że to będzie na silniku PUBGA. Um, mam nadzieję, że będzie tu pierwsza osoba, bo trzecia osoba w tego typu grach jest taka sobie. No, i tyle. No, za dużo informacji o tej grze nie mam. Kolejna giereczka to jest Return, Return Alive. Czyli troszkę taka bardziej azjatycka, um, izometryczna gra typu Extraction Looter. <laughs> Te, były już testy jednej tej gierki, grałem w nią. Um, wchodzimy na mapę. Oczywiście mamy postacie. Tam później mamy jeszcze perki. Drzewko rozwoju też mamy, tylko musimy wybijać levele, wiadomo. Chodzimy na mapkę. Tutaj nie ma strefy, jak dobrze pamiętam, tylko po prostu mamy czas, w jakim, bo mamy tam chyba tlen. I mamy czas, w jaki nam się skończy ten tlen. Jest kilka ekstraktów. Chodzimy, lutujemy. Na środku mapy pamiętam, że był boss, który dropił fajne itemy. Mm. No, i chodzimy sobie, lukujemy, bijemy mopki różne i tak dalej. Jedyne są łatwiejsze, drugie trudniejsze. Co tam jeszcze byłoby? Był trade pomiędzy graczami, auction house. Gierka spoko. Fajna, naprawdę. Ona jest, nie pamiętam kiedy, ale chyba pierwszy kwartał 2024, chociaż nie jestem pewny. Kolejna gierka to Project GGG. Czyli gierka. Od tych samych wydawców, nie twórców, tylko wydawców, co Dungeon Stalkers, czyli Action Square. Tylko, że w tym wypadku jest to również izometryczny Extraction Looter Shooter. Testy tej gry będą jutro, ja to nagrałem 10 grudnia, testy tej gry będą 11, jeszcze za wiele o tych, grzy nie wiem, nie testowałem jej. Tak mówię, tego co wiem, testów jeszcze tej gry nie było. Gra ma wyjść dopiero w czerwcu 2025. Ma być to też looter shooter. Extraction looter shooter. Mamy mieć jakieś eventy na mapie. Niewiele tak naprawdę jest informacji o tej grze. Mają być jakieś wielkie robale, Jakieś mechy. Nie mam pojęcia. Także o tej grze niestety też nie mamy za dużo informacji. I to w zasadzie tyle. Nakfon. Czyli kolejna gierka typu Extraction Looter Shooter. Były już pierwsze testy tej gry, to była jakaś gigabczesna wersja Pre-Alpha. Jest to izometryczny looter shooter z trzech osoby chyba, z zombiakami, gdzie głównie na początku w pierwszych testach była to walka mele. Jeżeli chodzi o broń palną, to było mało, było mało ammo i tak dalej. No i w zasadzie co? Wchodziliśmy do gierki, biliśmy zombiaki na mele. Serwery chyba były US, bo giga lagowało na tych te testach. Ale gierka zapowiada się dosyć ciekawie. Na pewno będzie też przeze mnie ogrywana. Kolejna gierka, Project Crawl. Czyli tak. No powiedzmy, że troszkę skopiowana od Dark and Darker. Bo też tutaj mamy kilka klas. Mamy dungeon. No i w zasadzie to tyle: klasy perki dungeon. Wchodzimy. bijemy mopki. Mamy strefę, która się zmniejsza. Innych graczy z pierwszej osoby. Mamy portale. Niebieski wychodzimy. Czerwony schodzimy niżej. I w zasadzie grałem już w gierkę. Zapowiada się ok. Pewnie. No, jak wszystkie tego typu gry, przetestuję. Kolejna gra to Beautiful Light. Pomimo, 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 że jest taka nazwa gry, to gierka ma być ciemna, ponura. Ma być to oczywiście Extraction Looter Shooter, stworzona przez jakieś niezależne studio. Oczywiście będziemy tu mieli pierwszą osobę, jakieś questy, modowanie itemów i tak dalej. Testów tej gry jeszcze nie było, więc Niewiele więcej mogę o niej powiedzieć. Data Premiery nieznana. I zobaczymy. Kolejna gierka to Ark Riders. To jest gra, która chyba na początku miała być jakimś Survivalem MMO. Coś mi się tak kojarzy. Później została zmieniona na Extraction Lootera. Z tego co wiem, to będzie to gra chyba z trzeciej osoby. Będą tu jakieś mechy, różne takie rzeczy. No i w sumie tyle o wiemy o tej gierce. Bo testów żadnych nie było jeszcze. Data premiery też nie wiem kiedy ma być. Wiem, że to ma być jakaś akcja osadzona w przyszłości na Ziemi zniszczonej przez e, zmechanizowanego jakiegoś wroga. No czyli po prostu mechy. No i tyle. Kolejna gierka to Maraton, gra od studia Bungie. O tej gierce niestety giga mało wiemy, nie było żadnych testów. Um, jedyne co wiem to ona ma być gdzieś ulokowana coś jakby w kosmosie, coś takiego, ale no niewiele więcej wiadomo o tej gierce, także premiera też nie wiem kiedy. Zobaczymy. Kolejna gierka to Ascendant Infinity, czyli pierwszoosobowy looter-shooter. Yy, On ma mieć coś takiego, że jakoś dynamicznie ma się zmieniać mapa. Nie wiem dokładnie o co chodzi, bo nie grałem. Były jakieś tam playtesty, ale one były giga krótkie. Ja się nie zdążyłem załapać. Yy, więc niewiele mogę powiedzieć o tej grze. Wiem, że właśnie ma być pierwsza osoba. Mają by, ma być jakaś mapa, ma się zmieniać podczas nas, naszego gameplayu. Data premiery nieznana. I ma być w jakimś tam retro, trochę bardziej stylu. Tyle. Kolejna duża gra to The Division Heartland. Gra od Ubisoftu. O grze wiemy tyle, że będzie to gra trzecioosobowa. Tylko właśnie nie wiem czy to będzie... Survival, czy bardziej Extraction Looter Shooter, ale mimo to wspomnę tutaj o tej gierce. Ehm, gierka zapowiada się całkiem spoko, Wygląda całkiem znośnie. Ma być jakieś skażenie na mapie, różne miejscówki do lutowania i tak no, dalej. Zobaczymy. Może w końcu Ubisoft wyda, czy zrobi jakąś fajną gierkę. Kto wie, kto wie. Ale nie grałem. I nie wiem jak to ma wyglądać. Data premiery nieznana. Kolejna gierka to Hienas od Segi. To będzie taka bardziej kolorowa trochę gierka. Um, chyba pierwszoosobowa. W dodatku będziemy mieli jakieś mapy z zerową grawitacją. Także będzie to gierka trochę dynamiczniejsza niż te wszystkie, że tak powiem, looter shootery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest gra, która moim zdaniem może się przebić do mas. Bo wiadomo, ludzie lubią takie gierki. No i ostatnia giereczka już na tej liście, to gierka, która się nazywa DA Drop. To jest gra od doktora Disrespecta. Co prawda, można już grać w bardzo wczesnej wersji. Mimo to daję ją tutaj. Grałem w tą gierkę już, sprawdzałem ją. Jest to a się nie pamiętam czy trzecio czy pierwszy osobowy looter shooter wertykalny, czyli mapy mamy bardziej budowane góra dół, tak jakby jesteśmy w wieżostu niż na szerokość, tak jak na przykład w Tarkowie. Ym, gra wygląda tak, że na początku jedziemy autem. Kto chyba dojedzie szybciej autem, ten ma lepszy resp, nie wiem jak to dokładnie działa. Gra ma mieć zaimplementowany blockchain, czego oczywiście jestem mega fanem i zwolennikiem, bo to oznacza, że będą skiny, którymi będzie można tradeować. To jest giga fajne, bo na przykład kupicie sobie skiny. Będziecie chcieli skończyć grę. Możecie sprzedać te skiny, wypłacić sobie hajsik i iść na przykład na inną gierkę. Jakby to tak działało w każdej grze, to by było mega zajebiście. I tyle. To było 15 gier typu Extraction Luther. Niestety nie o, nie, na, nie o wszystkich grach wiemy dużo, bo niektóre gry zostały tylko zapowiedziane bez e, jakichś większych gameplay. Nie było jeszcze testów. <laughs> Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, ile tych gier tak naprawdę utrzyma się na rynku. Bo no nie każda gra musi się utrzymać na rynku i na pewno nie każda gra z tych gier to zrobi. Także co? Tyle. Jak będziecie chcieli trzymać rękę na pulsie, obczaić te wszystkie gierki, to oczywiście tutaj u mnie na YouTubie. Zostawcie suba i zapraszam na streamy na Twitchu też. Tam będziemy streamować te wszystkie gierki. Link będzie w opisie. Tyle i do zobaczenia.